Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na przegląd pięciu stylówek z pięciu ostatnich dni. Dzisiaj będzie na luzie, mam na sobie dres w takim oto przepięknym pomarańczowym kolorze. A kto mnie śledzi na Instagramie, ten dres już doskonale zna. Kupiony w butiku Pastel, jedziemy za chwilę na grilla, spotkać się ze znajomymi, z moją siostrą, także komfort, dres idealnie. Okulary z Lux Brille, torebka Pinko i założyłam sobie trampki od Armani Jeans. Tak się dzisiaj właśnie prezentuję i to jest moja pierwsza stylówka. Zapraszam Was na kolejne. Dzisiaj czeka nas bardzo fajny dzień, mamy przepiękną pogodę, jest, powiedziałabym, nawet całkiem ciepło i wybieramy się z moimi rodzicami, z moją siostrą i ze szwagrem na długi, piękny spacer nad Zalew Zegrzyński, a później na wspólny obiad. I pomyślałam sobie, że dzisiaj tak, założę sobie koszulkę granatową Polo od Polo, którą przywiozłam z Włoch. Do tego jasne jeansy z Zary, pasek Pinko i sportowe buty, również od Pinko. Zakładam resztę i pokażę Wam, no właśnie, dzisiejszą stylówkę. No i proszę bardzo, dopełnieniem całości są okulary, ponieważ jedziemy na spacer, tak jak wspomniałam, jest słoneczko, ale też zarzuciłam na siebie marynarkę. Marynarkę z Zary z zeszłorocznej kolekcji, która jest w odcieniu beżowo-granatowym, czyli jest beżowa w takie właśnie granatowe paski, idealnie komponuje się z polówką, ze złotymi guzikami. No i torebka od marki Furla. Proszę bardzo, tak się dzisiaj prezentuje. Czyli drugą stylizację mamy już za sobą. Dzisiaj naszło mnie na pastele. Mamy kolejny dzień z przepiękną pogodą, jedziemy ja i Massimo właśnie za chwilę na spacer i założyłam sobie taki, no jak widzicie, pastelowy strój i zacznę może od tego, co mam pod spodem. To jest golfik, taki właśnie bez rękawków, sweterkowy, biały z Reserved, kupiłam go w zeszłym roku za jakieś niewielkie pieniądze. Na golfik zarzuciłam marynarkę, która jest z Zary, też z zeszłego roku, taka cieplejsza, fajna, materiałowa. Torebka Pinko, którą bardzo dobrze znacie. Do tego założyłam takie jasno-różowe, pastelowe jeansy przecierane z Zary, które, słuchajcie, też mają już kilka dobrych lat. Trampki od Galliano, a we włosach zrobiłam sobie koczek i związałam sobie włosy, przywiązałam włosy apaszką od Bigordi. Zakładam jeszcze okulary i tak się właśnie dzisiaj prezentuję, taka kolejna stylówka na spacer. Pierwszy dzień po majówce, nie wiem jak u Was, ale u nas pogoda dopisała, było cudownie, super ją spędziliśmy.
Zresztą wrzucałam nawet post na ten temat na mój Instagram, a dzisiaj trzeba wrócić do rzeczywistości i ogarnąć wszystkie najważniejsze sprawy. Między innymi muszę zrobić zakupy do lodówki, bo wszystko się pokończyło, ale no, muszę podjechać na pocztę, wysłać paczkę, zawieźć dokumenty do księgowej, także już Wam pokazuję, co mam dzisiaj na sobie. Jest nieco chłodniej, mimo tego, że mamy przepiękną, słoneczną pogodę, więc założyłam sobie sweterek, który te już doskonale znacie, do tego jasne jeansy Zary, które też Wam ostatnio pokazywałam, mokasyny zamszowe i chyba wezmę jeszcze kurtkę, zaraz ją sobie założę i pokażę Wam, jak wyglądam w całości. O, zarzuciłam sobie właśnie tę cienką kurteczkę, taką ala zamszową, którą kupiłam w zeszłym roku w sklepie Candy TM. Ona jest właśnie w takim jasnym, szarym odcieniu. Torba furla, którą też przed chwilą widzieliście. Później jak się zrobi trochę cieplej, to myślę, że zdejmę sobie właśnie tę kurtkę i będę już w samym swetrze. Także dzisiaj się prezentuję w ten sposób. No i jadę ogarniać dzień. Takie dni, kiedy nie muszę się śpieszyć, nie muszę nigdzie specjalnie jakoś jechać, nie muszę się stroić. Dzisiaj jest właśnie taki dzień i pomyślałam sobie, że a co? Pokażę Wam, jak wyglądam w takie dni, kiedy pracuję przed komputerem, kiedy ogarniam w domu, kiedy nie muszę się właśnie nigdzie stroić, jakoś specjalnie szykować. Co prawda, jest bardzo wczesna godzina i tak sobie pomyślałam, że wykorzystam to i pojadę za chwilę do weterynarza z Pipo, bo zawsze jest tak, że jak przyjeżdżam po południu, to jest strasznie dużo ludzi, a jak przyjeżdżam z samego rana, kiedy dopiero lecznica się otwiera, to nie ma nikogo i idzie raz, dwa i sprawnie i kot też się nie stresuje, więc za chwilę go zabieram i pokażę Wam, jak będę wyglądać w całości, ale generalnie zobaczycie, jak wyglądam w stroju takim domowym. I mam dzisiaj na sobie bluzę, którą już znacie, ona jest ze sklepu Candy TM, kupiona jakiś czas temu. Ale ta bluza bardzo dobrze mi się sprawdza, a na dole mam takie luźne, sportowe spodnie, można powiedzieć spodnie dresowe z Zary, które mają tutaj takie lampasy, kieszenie, troczki. I ja te spodnie kupiłam też jakieś kilka lat temu. Założyłam wygodne buty trampki Armani Jeans. O, założę resztę i pokażę Wam, jak będę wyglądać. Z kolei jak wrócę do domu, zmieniam trampki na klapki, na kapciuszki domowe, jak ja to mówię. I tak będę spędzać cały dzień. No ale dobra. Założę resztę i zobaczycie, jak będę wyglądać na wyjście. Chociaż powiem Wam szczerze, że nawet jeżeli siedzę w domu, to mam na sobie taki strój, który jest wygodny i spokojnie mogłabym równie dobrze gdzieś nim wyskoczyć na miasto bez żadnych problemów. Zresztą ja nie mam absolutnie żadnych problemów, jeśli chodzi o ubiór i wyjście z domu. I gotowa! Oprócz transportera z kotem będę mieć torebkę od Pinko. Zarzuciłam sobie ramoneskę, ponieważ tak jak powiedziałam Wam wcześniej, jest dosyć wczesna godzina i jest jeszcze dosyć zimno, więc ta moja skórzana ramoneska Zary jak najbardziej, tak? No i słuchajcie, na luzie tak się prezentuje w całości. O! Wiem, że ten filmik jest dzisiaj krótki, ale ponieważ prosicie mnie, żebym częściej wrzucała właśnie te filmiki, bo lubicie takie aktualizacje, podglądacie sobie jakieś moje stylówki, czymś się czasami inspirujecie, pomyślałam sobie, że nawet mimo wszystko, jeśli będą takie krótkie, to będę je Wam tutaj systematycznie wrzucać. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Zapraszam Was bardzo serdecznie również na kolejne filmiki, nie tylko te w stylizacjach, ale przede wszystkim pozostałe kosmetyczne. No i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Zapraszam Was również na mój Instagram, gdzie codziennie jestem. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!